Od dziś obowiązują nowe, wyższe ceny gazu i prądu. Nowe stawki w piątek zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. W przypadku prądu nowe stawki mają obowiązywać 1,5 roku, a w przypadku gazu rok. Jak wynika z wyliczeń URE, średnio rachunki powinny wzrosnąć o około 20%. Fatima Orlińska. Wiadomo było, że różnego rodzaju tarcze, które miały chronić odbiorców przed wysokimi cenami energii i gazu, kiedyś się skończą. Właśnie nadszedł ten moment. Od 1 lipca wchodzą w życie nowe ceny energii i gazu. Według wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki rachunki będą teraz wyższe o około 20%. Dla jednych dużo, dla drugich drudzy sobie łatwiej poradzą. No, spodziewaliśmy się tego, bo to było... Było jasne, że ma być podniesione. 20 to już tam raz. No, trzeba się z tym liczyć, że to podrożeje. No po prostu. Jak wzrasta płaca minimalna, to automatycznie drożeje wszystko. Lepiej 20 jak 100. Ale jest pani zaskoczona, czy wiedziała pani o tym od momentu? No, wiedziałam. Jak się słucha telewizji, to się wie wszystko. Jeśli jednak ktoś nie śledzi na bieżąco doniesień o cenach energii, może być zaskoczony. Zwłaszcza jeśli rozlicza się na podstawie prognoz, a nie faktycznego zużycia. Klienci, którzy mieli wystawiane takie prognozy na przykład w styczniu czy w lutym, mogą mieć w tych prognozach ceny, które nie uwzględniają jeszcze ceny ustawowej z czerwca tego roku, no bo po prostu zwyczajnie tej legislacji jeszcze, tej ustawy jeszcze wtedy nie było. Oczywiście, że wszyscy nasi klienci będą rozliczani po cenach ustawowych, po tej cenie maksymalnej 500 zł za megawattogodzinę. Taka stawka, dodajmy netto, będzie obowiązywać tylko do końca 2024 roku. Od stycznia maksymalnej ceny już nie będzie, a klienci Tauronu zapłacą już 622 zł za megawattogodzinę. Do tego trzeba doliczyć 23% VAT i 5% akcyzy. Trzeba też będzie zapłacić za gaz. Wprawdzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki w nowej taryfie obniżył cenę za megawattogodzinę z 290 do 239 zł netto, ale w praktyce rachunki wzrosną, bo do końca czerwca zamrożona stawka wynosiła 200 17 groszy. Odmrożone zostały też opłaty dystrybucyjne. Rachunki w gospodarstwach domowych wzrosną o około 20% w odniesieniu do tego, co płaciliśmy w pierwszym półroczu tego roku. Żeby nieco złagodzić podwyżki ceny najuboższym, od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego. To jednorazowy dodatek, który będzie przysługiwał, jeśli dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1700 zł na osobę lub 2500 w gospodarstwie jednoosobowym. Ten bon może być nawet większy niż ta podwyżka, bo można liczyć od 300 do 1200 zł na to półrocze, jakie nam zostało do końca tego roku. Jak to podzielimy na miesiące, to w zasadzie będziemy mieli podwyżkę rachunku o 30-40 zł, a ten bon energetyczny może nam rekompensować 80-100 zł miesięcznie. Do skorzystania z bonu będą uprawnieni również ci odbiorcy, którzy energii elektrycznej zużywali więcej, jak na przykład wielodzietne rodziny czy rolnicy. Nowe stawki za prąd będą obowiązywać przez 1,5 roku, a za gaz przez najbliższy rok.